To są moje baterijki do tej właśnie kamery. Do buzi nie. Rocznie do buzi nie. Dobry, witam. Kolejnego dnia, dzisiaj mam już poniedziałek. Luźniej jest na mieście, bo to widać od razu. Na dworek nie wychodzimy, prosiłem z baterijkami. Dzisiaj wstępny plan to był taki, że wyjedziemy sobie na Polanicę. Albo wejdziemy, albo wjedziemy. Ale prognoza pokazuje, że jednak może być jakiś mały deszcz. Nie ma trochę sensu, jak będzie pochmurno wchodzenie tam, bo nic nie będzie widać. A my chcemy jakby takie fajne widoki sobie zarejestrować i zobaczyć. Więc jutro myślę lepsza pogoda, to jutro sobie pójdziemy albo wjedziemy na Polanicę i przejdziemy na Szczekarkówkę. A dzisiaj jest już po 11, więc spróbujemy pojeździć sobie rowerem. Może uda się pojechać na stronę słowacką, wzdłuż Dunajca, a jeżeli nie, bo to wszystko zależy od tego, czy mała będzie chciała usiąść w siodełku. Bo nigdy nie siedziała, będzie pierwszy raz. W siodełku może być mniejszy problem, natomiast większy problem może być z kaskiem, no bo czapeczkę nałożę, ale kask to co innego może jej przeszkadzać. No zobaczymy jak będzie, najwyżej sobie zrobimy spacer i będzie taki lajtowy, luźny dzień spacerowy. Atrakcji większych dzisiaj może nie być, ale to zobaczymy, czas pokaże. Także zbieramy się powoli i lecimy. Nie wolno. Nie młodzi? Mogę już bateryjki? Nie, jeszcze nie? A mogę już? Nie, jeszcze nie? A po co ci bateryjki? Trzeba ci? Kurde, znowu zachmurzone z tamtej strony, ale właściciel mówi, że z tamtej strony nie przyjdą czarne chmury, bo same nie przychodzą, tylko przychodzą z nad Tatr. A tam na razie jest zmiar. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Mówi, za 3-4 godziny może popadać. No to powinniśmy wrócić w międzyczasie. Albo nawet szybciej, jak nie będzie chciała wsiąść. Jeszcze zobaczymy, czy na przykład taką gondolę z tyłu nie będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza dla niej. To jak to, ale chyba góra się znają na pogodzie. Jak mówi, że 3-4 godziny nie będzie padać, to chyba nie będzie, chociaż ta chmura mnie przeraża, bo wczoraj też była sam wysłany, mimo tego, że nie padało, ale te chmury jednak przyszły nad nami. Przeszły wieczorem. A je! Kas na górce, trzeba ci trochę ścisnąć pod szyjką. Co mnie tam kuje? A jej! Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo trochę wieje. Wiesz, jak się jedzie rowerem trochę więcej? Musimy małej założyć bluzę? Nie! Ale mama, ja tylko bluzę ci założę. Nie jest ci chwileczko zimno? Nie, mam bluzę. Chwileczko, podoba ci się tutaj? Podoba ci się, Julcia? Podoba ci się? Robert. Ślicznie jest. Tutaj jestem. Julia, zawołaj mamę. Mamę! No i lecimy. Trochę mnie gibało na początku, bo nie jestem przyzwyczajony do dziecka z tyłu na bagażniku, ale już jest w miarę okej. Jedziemy dosyć powoli. Tam co chwilę jakieś tratwy sobie płyną. No i zobaczymy, dokąd nam się uda dopłynąć. O, widoczek jakiś. Ola. Ten, dopłynąć, dojechać. Nie no, widoki mega. Mam nadzieję, że ta chmura nie przyjdzie, bo nas kurde zaskoczy, nie będziemy wiedzieli, co mamy zrobić tutaj. Tutaj przyjdzie, bo już w środku lasu. Wiatr się ruszy stamtąd.
Na razie las, 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 Dunajec i skałki. Poczekaj, a tutaj się skręciło, tak? Musimy, Myszko, bo będziemy musieli... No i zaczyna się problem z kaskiem teraz. Tak myślałem, po jakimś czasie. Zobaczymy jak dalej. Ale fajnie, warto było przyjechać. O ile nie będzie padało, bo zmienię zdanie. Na pogodę nie mamy wpływu. Tak. Super. A wypożyczalnia nazywa się Sandra, tak? Bicycle Sandra, coś takiego. I jest przy samym Dunajcu. Więc jakby ktoś chciał, miał ochotę skorzystać, to... Rowery są nawet wygodne i takie dosyć sprawne. Założyć i kask, wiesz dlaczego? Zgadza się. Przymusowy postój. Nie przerzuciłem, nie zmieniłem przerzutki. Jedziemy dalej. Mama. Chcesz mnie zobaczyć? Mama z tyłu jedzie cały czas. Tutaj jestem. Cześć, cześć. Jestem tu. Nie zatrzymujemy się za bardzo po drodze, bo... Ta burza trochę przeraża i ten deszcz. Idzie spać? Nie wiem. Może jest mała usypie, albo jest jej niedobrze. Zaraz zatrzymujemy się. Musimy dokarmiać zwierzynkę, bo się upomina o jedzonko, o chrupanie czegoś po drodze. Lecimy dalej. Ile tam już godzinę jedziemy? Ona mówi, że koło godziny jedziemy, ja tam nie czuję, bo cały czas jestem spięty, bo nie jeżdżę z maluszkiem nigdy i tak troszkę się obawiam. Ale przynajmniej będziemy mieli jakieś doświadczenia i wiemy, że... Myślę, że bez problemu na jakieś małe odcinki będziemy mogła sobie pojeździć, więc kupimy jej w przyszłym roku takie siodełko. Ale widoki piękne, nie? Kurde, długo siedzi. Myślałem, że będzie krócej trochę. Juli? Co tam? W porządku? Asfalt. Czyś miałoby to coś oznaczać, że już blisko. Konie się tam wypasają. Jesteśmy na miejscu już. Także kawałeczek został. Most tylko. Po lewej restauracja była, teraz wjeżdżamy na metalowy most.
że kupę chciałeś robić i nie wiedziałeś jak. A chciałam zobaczyć to przechylenie. Co jest? Wszystko dobrze? Kupa boli trochę? Co dostałaś? Trzech koron nie trzeba nikomu przedstawiać. A mamy to schronisko, w którym byliśmy. Ola przynajmniej tak twierdzi, w którym no tak, byliśmy. I tutaj trzy był korony. Spływ. Od tej się spływ zaczyna. I tam stali ci harasiuki. Pamiętasz? A tam niby mieliśmy samochód zaparkowany, czyli tyle nas dzieliło. O tam mieliśmy samochód zaparkowany. Tam gdzieś? Nie, o tu w sumie, tak, bo my mieliśmy przy tym pensjonacie. I poszliśmy przecież od tam do tego schroniska, do trzech koron. I patrzyliśmy na te trzy korony, pijąc kawę. A po co my tyle przyjechaliśmy rowerem, jak wystarczyło tam pójść? Nie no, żartuję oczywiście, bo było warto dla tych widoczków. Poza tym rowerem zawsze dla zdrowia, bardzo dobrze. Julia! Zostawiła nas. Już jestem głodny, 14, ale mówi, że już jest, więc godzinę będziemy wracać, koło 15 będziemy. Nie mamy jeszcze pomysłu, nie wybraliśmy dzisiaj lokalu, w którym będziemy jeść. Wczoraj nas wyszło jakieś 160, ile? 1 zł. Przesadziliśmy trochę. Takie nosidełko muszę kupić. On jest na pałąku, ale mała nie narzeka. Zobaczymy teraz jeszcze droga powrotna. Tu jest regulacja pochylenia, oparcia. Bierzemy ją na maksa, na leżaka, bo może chcieć pójść spać. Zbieramy się powoli, bo może się burza to będzie, a nie chcemy, żeby nas spotkała. Owcia, co tu masz? Co tu jest? Oddaj mi to szybko, oddaj mi to. Żartowałam, to twoje jest, proszę. A, mama ma coś lepszego. Coś lepszego ma mamusia, tak? Co to będzie? Sama? Sama, tak? Nie masz ochoty na batonika dzisiaj? To jest taki baton daktylowy, bez cukru. Znaczy, z naturalnym cukrem, bez dodatków cukru. Mniam! Coś inne mniam? To masz sama. I kto tu rządzi, kurde? Półtora roku. Jutro w sumie kończy. Oglądasz? Rowerek? Tam przyczepką jedziesz. Idziesz zobaczyć z bliska? No. Tak, to jest twoje siedzonko. Kupimy ci takie. Ruszamy w drogę powrotną. Godzina czasu. Fajna sprawa, że są one ten regulowane pochylenie, jak zaśnie dziecko. Już tak zrobiłem właśnie teraz, na maksa już przekręcone. Tylko trzeba pasem będzie ściągnąć, żeby się główka nie latała. Tam słoneczko, a tu podejrzanie coś, te chmury szybko się przemieszczają. Zapierdzielamy. Chociaż im może być gorzej, jak ich deszcz złapie, bardzo nie mają gdzie uciec. Mądrze, że pewnie mają kurtki. My też mamy kurtki, w pokoju. Siadamy? Siadamy tutaj? Kupa będzie robić. No to jeszcze kupa i lecimy. Co się dzieje z tyłu? Julka nam przysypia. W siodełku jeszcze nie spała. Zobaczymy, czy będzie bardzo głowa i latać, czy nie. Julia, nie za dobrze ci tam? Tak, na razie pogoda bardzo dobra. Zobaczymy, jak dalej, bo jeszcze kawałek drogi i czasu przed nami. Usnęła. Musimy jej nóżki poprawić, żeby jej było wygodnie i powoli będziemy kręcić dalej. Oli rower został stał w domu cały czas. W tym roku w ogóle nie wyciągnęła. Myślała, że już w tym roku na rowerze jeździć nie będzie, a to taka niespodzianka. Ale przynajmniej wiadomo, teraz dobrze wiemy, że jeśli kupimy jej to siodełko, to będzie
nie będą wydane źle pieniądze. Chociaż teraz jak śpi, to by jej wygodniej było pewnie w tym takim wózku z tyłu. Ale to jest dobry wózek 2000. No pewnie drogi, po prostu nie mamy za bardzo gdzie trzymać. Znaczy w sumie by się znalazło, możemy wywieźć na wieś, ale... Wygodne masz siodełko? Tak. Jak królowa sobie jedziesz. Cisza. Zero wiatru. Nawet szumu Dunajca nie słychać w ogóle. Tak jakby prądów nie było, nie? Takie lekkie prądy. Trochę główka lata mała jednak. Co chwilę się zatrzymujemy, żeby poprawić, żeby tam... Co, nie wiem, co się może stać, ale raczej nic. Jedziemy dalej zaraz. Jak mnie pamięć nie myli, to już powoli dojeżdżamy do granicy. Za chwilę będziemy we własnym kraju, w Polsce, w ojczyźnie. Mega ten widok jest tutaj, w tym miejscu. To jest na samej granicy praktycznie. Granica przekroczona, jesteśmy w Polsce. Już dojeżdżamy sobie do Szczawnicy. W sumie już chyba jesteśmy, ale dojeżdżamy do punktu tylko wypożyczania rowerów. Rozliczamy się i idziemy na zasłużony obiad. Kochanie, dojeżdżamy. Już wysiadamy, Julcie. Chodź, kochanie, ty dopiero wstałaś. Całą drogę nam przespała powrotną. No to zostać tam. Pewnie, ja sobie wezmę. Na szczęście obyło się bez przygód spowodowanych burzą albo deszczem. Idziemy do Zośki na obiad. Tak? Coś jeszcze? Wracamy na jedzenie z deserem włącznie. A teraz relaksik przed jutrzejszym albo wspinaniem się, albo wjazdem i potem zejściem z góry. Lecimy na pogodę. Dzisiaj się udało, na szczęście. Prognoza się nie sprawdziła, aczkolwiek się robi tam lekko szarawo i czarno od Tatr, więc może wieczorem popadać. Juli? Juli? Co powiesz? Zmęczona jestem. Za dużo zjadła. Ola dzisiaj. Niesieniem tego brzdąca. No
Dobra, kończymy na dzisiaj odpoczynek i liczymy na to, że jutro się dzień uda i nam się uda wjechać na tę palenicę i potem zejść. Na razie. Będziesz tam siadała?